Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony adwokat i mediator sądowy Adrianna Biała oraz adwokat i mediator sądowy Marek Maślanka. To już kolejny film, jaki powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma z siedzibą w Katowicach, składający się na cykl skierowany do osób skazanych na kary pozbawienia wolności, osób odbywających kary pozbawienia wolności i ich rodzin. W dniu dzisiejszym powiemy sobie o instytucji odroczenia wykonania kary. Panie mecenasie, kto może skorzystać z takiej instytucji? Z instytucji odroczenia wykonania kary może skorzystać każda osoba, która została skazana na karę pozbawienia wolności, w tym również na zastępczą karę pozbawienia wolności. Co bardzo istotne, skorzystać z tego można tylko i wyłącznie w przypadku, gdy odbywanie kary nie zostało jeszcze rozpoczęte. A do jakiego sądu należy zwrócić się z takim wnioskiem? Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności powinien zostać skierowany do sądu, który wydał wyrok w sprawie w pierwszej instancji. Będzie to więc odpowiednio sąd rejonowy bądź okręgowy. A kto poza skazanym może wystąpić z takim wnioskiem? No i przede wszystkim, czy taki wniosek podlega opłacie? Oprócz skazanego oczywiście z wnioskiem może wystąpić jego obrońca, prokurator, kurator sądowy i wniosek ten podlega opłacie w wysokości 80 zł. Kwotę należy uiścić na rachunek bankowy sądu, do którego ten wniosek składamy. A w jakich sytuacjach sąd może odroczyć skazanemu wykonanie kary? Sąd może, ale nie musi odroczyć wykonania kary pozbawienia wolności, jeżeli po pierwsze natychmiastowe wykonanie kary pozbawienia wolności pociągnąłoby dla skazanego bądź jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Również sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. W tym drugim przypadku odroczenia nie udziela się jednak, jeżeli skazany dopuścił się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia. Również wobec skazanego w warunkach recydywy, w tym także za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Zbyt ciężkie skutki dla skazanego i jego rodziny polegają, mówiąc kolokwialnie, na wywołaniu sytuacji, w której osadzenie w więzieniu spowodowałoby dla skazanego i dla jego rodziny rażące i niesprawiedliwe pogorszenie sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, osobistej skazanego, jak również oczywiście w odniesieniu do jego rodziny. To pogorszenie mogłoby spowodować stałe i nieodwracalne zmiany na szkodę skazanego i jego rodziny, na przykład chorobę lub inwalidztwo skazanego lub również członka rodziny. W takim wypadku sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy. W razie braku możliwości zapewnienia skazanemu warunków do odbywania kary, sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, ale to odroczenie nie może przekroczyć 1 roku. A czy ciąża może mieć wpływ na odroczenie wykonania kary? Oczywiście, że tak. Zarówno sam fakt bycia w ciąży, a również urodzenia dziecka może być podstawą do odroczenia wykonania kary. We wniosku, w takim wypadku również we wniosku można się powołać na takie okoliczności jak stan zdrowia kobiety ciężarnej, który też wpływa tutaj, może wpływać na pozytywną ocenę wniosku. A w jakich przypadkach sąd zobowiązany jest odroczyć skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności? Sąd musi udzielić odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w przypadku, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą mu wykonanie tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan, w którym umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia bardzo poważne niebezpieczeństwo. Wniosek może w takim wypadku złożyć zarówno sam skazany, jak i jego pełnomocnik. A jakie są obowiązki? Czy sąd może w ogóle nałożyć jakieś obowiązki na skazanego w trakcie odroczenia wykonania kary? Tak, sąd ma prawo zobowiązać skazanego do podjęcia określonych działań w trakcie odroczenia. Przykładowo, skazany może zostać zobowiązany do podjęcia starań
o znalezienie pracy zarobkowej, poddanie się terapii, terapii uzależnień lub rehabilitacji, udziału w zajęciach, w szkoleniach. Można go również zobowiązać do zgłaszania się do odpowiedniej jednostki policji. W czasie odroczenia sąd może kontrolować, czy skazany wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków. A czy decyzja o odroczeniu wykonania kary jest ostateczna, czy może jest jakaś możliwość jej odwołania? Czy sąd taką możliwość ma? Tak, sąd ma możliwość odwołania odroczenia. Po pierwsze, sąd może odwołać odroczenie, jeżeli ustaną przyczyny jego odroczenia, czyli przyczyny odroczenia, dla którego ono zostało w ogóle udzielone. Również sąd może odwołać w przypadku, gdy skazany nie wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków, o których sobie wcześniej powiedzieliśmy. A z takich względów praktycznych i technicznych, jak taki wniosek powinien wyglądać? Tak, przede wszystkim wniosek powinien zawierać podstawowe dane skazanego, jego imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Wskazanie sądu, do którego kierujemy wniosek, oraz powołanie wyroku, w którym doszło do orzeczenia kary, wskazanie przyczyn odroczenia, pozbawienia wolności, wniosek o odstąpienie od zarządzania wykonania kary pozbawienia wolności do czasu prawomocnego rozpoznania niniejszego wniosku. To jest dosyć istotny element, że należy o nim pamiętać. Oczywiście wniosek należy odpowiednio uzasadnić, podając przyczyny odroczenia, czyli dlaczego wnosimy o udzielenie nam tego odroczenia. Datę również trzeba podać, ale w sumie nie trzeba. Oczywiście należy pamiętać, że wniosek musi zostać podpisany. Panie Macierasie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu instytucję odroczenia wykonania kary. Zapraszamy Państwa do korzystania z bezpłatnej pomocy w punktach porad prawnych i obywatelskich prowadzonych przez nasze stowarzyszenie. Na porady można umówić się, korzystając z numeru telefonu w Katowicach. To jest numer 32 259 37 36. Uruchomiliśmy również dla Państwa numer pomocniczy telefonu. To jest 79 886 95 99. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.